Tottenham wygrywa, grając w dziesiątkę. Juventus zaliczył wpadkę. Olympique Lyon wygrywa drugi mecz z rzędu. Czy to koniec wielkiego kryzysu? Karim Benzema nie wykorzystał jedenastki, a jego Al-Ittihad odpada. Śląsk-Wrocław z kolejną bardzo ważną wygraną. Na kogo może trafić Legia Warszawa? Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Prezes Ankara Guču dożywotnio zawieszony. Ponoć Zieliński jest dogadany z Interem w sprawie transferu. Wielka burza w FC Barcelonie. Wyszło na jaw, że Xavi publicznie kłamał, a Deco chce go zwolnić. Natomiast Maciej Skorża zagra przeciwko Pepowi Guardioli. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Kibiców piłki nożnej zachęcam do tego, aby do nas dołączyć i subskrybować kanał. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym kolejnym filmie. Życzę Wam udanego weekendu i zapraszam do oglądania. Tottenham udowadnia swoją dobrą dyspozycję po meczu z Newcastle United, gdy to wygrali 4-1. Wczoraj w meczu wyjazdowym pokonali Nottingham Forest 2-0 i do tego 20 minut grali w osłabieniu. Bramki zdobyli jednak jeszcze, gdy rywalizacja toczyła się 11-11. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy trafił Richarlison, a Kulusewski dołożył trafienie w minucie 65. Bissouma po chwili od tego drugiego gola za ten faul wyleciał z boiska, ale koguty dotrwały do samego końca meczu. Tym samym oddalili się od Manchester United na 6 punktów i ta przewaga pewnie nie zmieni się po ich rywalizacji z Liverpoolem. Chyba mało kto wierzy w wygraną United jeszcze przy kontuzji 10 podstawowych piłkarzy. Juventus zaliczył wpadkę z Genoą. Remis po 1 to zdecydowanie poniżej oczekiwań, jeżeli chodzi o wicelidera tabeli. Gola z 11 metrów, którego wywalczył i wykorzystał, zdobył Federico Chiesa, ale gospodarzom udało się doprowadzić do wyrównania. Co prawda dość szczęśliwie, no ale gol to gol. Cały mecz rozegrał Szczęsny, a Milik pojawił się na boisku w minucie 68 za Wlachowicza i zakończył tę rywalizację z żółtym kartonikiem na koncie. Juventus dalej ma bezpieczną przewagę nad AC Milanem, ale wygrana Interu sprawi, że klub z Mediolanu odjedzie im na 4 punkty. Drugi mecz z rzędu wygrywa Olympique Lyon. Jest to pierwsza taka sytuacja w tym sezonie i pytanie, czy to oznacza, że Olympique Lyon wychodzi z kryzysu? No być może tak. Wczoraj w końcu udało im się pokonać nie byle kogo, bo AS Monaco 1-0, które znajduje się na trzeciej pozycji w tabeli. Bramkę w końcówce meczu zdobył Rafinho, który na boisku pojawił się dosłownie minutę wcześniej. Była to pierwsza porażka AS Monaco w tym sezonie w domowym meczu. Dzięki tej wygranej Olympique Lyon wskoczył na 16 pozycję w tabeli i na razie na koncie ma 13 punktów. Jednak Clermont oraz Lorient 16 kolejki jeszcze nie rozegrały i mają wielką szansę, aby ponownie sprowadzić Olympique Lyon na dno ligowej tabeli. W klubowych mistrzostwach świata egipskie Al Ahli zmierzyło się z Al Ittihad i pewnie wygrało 3-1. Karnego zmarnował Karim Benzema, a Modeste wszedł na boisko w minucie 87, a w 90 wyleciał z niego, gdyż obejrzał czerwony kartonik. Bramkę honorową w doliczonym czasie gry zdobył Karim Benzema. 2-1 w meczu wyjazdowym Śląsk-Wrocław pokonał Zagłębie Lubin i umocnił się na pozycji lidera. Natomiast Górnik Zabrze pewnie 3-0 wygrał z Wartą Poznań i wskoczył na pozycję numer 7. Raków Częstochowa na wiosnę nie zagra w Lidze Europy, a nie zobaczymy ich nawet w Lidze Konferencji Europy. Jest to pokłosie słabych wyników, a gdy mieli jeszcze szansę, aby odwrócić losy, to przegrali z Atalantą aż 4-0. Raków oraz Szturm Graz zdobyli tyle samo punktów, czyli po 4. Jednak to oni dzięki minimalnie lepszemu bilansowi bramkowemu awansowali do Ligi Konferencji, a polski klub zakończył rozgrywki na ostatniej pozycji w tabeli. Zdecydowanie więcej powodów do radości mają piłkarze i kibice Legii Warszawa, która to ostatnio pokonała 2-0 AZ Alkmaar i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Już po pierwszej połowie prowadzili 1-0, a na 10 minut przed końcem regulaminowego czasu gry dobili rywali i chyba możemy powiedzieć, że zemścili się za pierwsze spotkanie. Od minuty 54 AZ Alkmaar grało w osłabieniu, ponieważ za brutalny faul z boiska wyleciał Bruno Martins z Indii.
Punkty zgubili za to piłkarze Unaia Emery'ego, którzy zremisowali ze Zryński Mostar po 1. 70 minut na boisku spędził Mati Kasz. Taki wynik tego meczu sprawił, że Legii naprawdę niewiele zabrakło, aby zająć pierwszą pozycję w tabeli. Klub z Wyspy wyprzedził ich o zaledwie jeden punkt i to oni zagrają w 1/8 Ligi Konferencji, a Legionistów czeka dwumecz w 1/16. To, z kim zagrają na wiosnę, dowiemy się już w poniedziałek. Mogą trafić na Olympiakos Pireus, Ajax Amsterdam, Sturm Graz, Royal Union, Maccabi Haifa, Servet oraz Molde. Tak wyglądają szanse na wylosowanie każdego z wymienionych zespołów, które przygotował i zaprezentował na Twitterze Jan Sikorski. Warto odnotować, że punkty w czwartek stracili piłkarze Liverpoolu. Przegrali 2-1 z Royal Union, ale to nie miało wpływu na ich pozycję w tabeli. Klopp do tej rywalizacji postawił na wielu rezerwowych piłkarzy. Natomiast AS Roma 3-0 poradziła sobie z Szerifem Tiraspol, a dwie asysty zanotował Nikola Zalewski. Polak opuścił boisko na 5 minut przed końcem meczu, a piłkarze José Mourinho w Lidze Europy zajęli drugą pozycję w grupie G. Pozwolili się wyprzedzić Slavii Praga. Jeszcze informacja co do meczu Legii z AZ Alkmaar, który odbył się w Holandii. UEFA 2 miesiące debatowała i postanowiła ukarać holenderski klub naprawdę śmieszną kwotą, wynoszącą 40 tysięcy euro za niezapewnienie bezpieczeństwa Legii. Naprawdę tylko tyle kosztowało ten klub pobicie prezesa drużyny przyjezdnej. Znamy pierwsze konsekwencje wyciągnięte wobec prezesa Ankara Gucu, który to po zakończeniu meczu po prostu pobił arbitra. Faruk Koca został ukarany dożywotnią dyskwalifikacją przez Turecki Związek Piłki Nożnej. Oznacza to, że w trybie natychmiastowym będzie musiał sprzedać udziały, które posiada w tym klubie, jeżeli on ma dalej funkcjonować. Jeżeli tak się nie stanie, to konsekwencje, które spotkają klub tak bezpośrednio jako całą instytucję, mogą być naprawdę poważne. Czy tym razem informacje o zmianie klubu przez Piotra Zielińskiego okażą się być prawdziwe? Być może tak, gdyż z całą stanowczością włoski dziennikarz Fabio Santini podaje, że polski pomocnik doszedł do porozumienia z Interem, do którego dołączy z początkiem kolejnego sezonu. Ma podpisać 2-letnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 2 sezony, a na start otrzyma wynagrodzenie 3,5 miliona euro za 1 sezon. Zielu miał odmówić ofertom pojawiającym się z Arabii Saudyjskiej, jak i powiedział nie staraniom Aurelio De Laurentiis, czyli prezesowi Napoli, w sprawie odnowienia umowy z obecnym klubem. Deco, który pełni rolę dyrektora sportowego FC Barcelony, miał pokłócić się z Frankie de Jongiem. W rozmowie telefonicznej pomiędzy nimi miało dojść do ostrej wymiany zdań, ponieważ Deco nie wierzył zawodnikowi, że ten ma gorączkę i nie może grać. Działo się to przed ostatnim meczem w Champions League. Miał dopytywać, czy lekarz aby na pewno potwierdził jego stan zdrowia. Okazuje się, że nie są to jedyne patowe wieści dla katalońskiego klubu, a to z tego powodu, że po ich ostatnim meczu pojawiło się jeszcze więcej kontrowersji. Wstępnie wielu podstawowych piłkarzy FC Barcelony miało w ogóle do Belgii nie lecieć, aby rozegrać ten mecz, jednak ostatecznie tę decyzję zmieniono i Lewandowski czy Gündogan polecieli, no i nawet zagrali. Mieli jednak tam zostać i odbyć trening, aby nie wracać od razu po meczu, ale tę decyzję również zmieniono i zawodnicy powrócili do kraju niemal natychmiast. Xavi przed meczem przyznał, że to była wspólna decyzja z prezydentem klubu, nim oraz dyrektorem Deco, na co ten ostatni zaprzeczył i w rozmowie z mediami powiedział, że nic nie było ustalane, a to kto leci na mecz i kto w nim zagra jest tylko i wyłącznie decyzją Xaviego. To spowodowało konflikt pomiędzy dyrektorem a trenerem i coraz głośniej mówi się o natychmiastowym odejściu Xaviego, którego miałby zastąpić obecny szkoleniowiec rezerw Rafael Marquez. To właśnie on jest faworytem Deco do objęcia tego stanowiska po obecnym trenerze. Xavi powiedział jednak, że o rezygnacji nawet nie myśli. Wierzy w cały projekt i zawodników, a w poprzednim sezonie jego zdaniem gra wyglądała znacznie gorzej, a i tak ostatecznie wygrali ligę. 19 grudnia polski trener Maciej Skorża, prowadzący Urawarec Diamonds, zmierzy się z Pepem Guardiolą. Rywalizacja ta jest zaplanowana w ramach rozgrywania klubowych mistrzostw świata. Być może będzie to ostatni mecz pana Macieja w tym klubie, ponieważ jakiś czas temu ogłoszono, że niebawem odchodzi na tymczasową emeryturę. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 15 Puszczenie Połomice zmierzy się z Jagiellonią Białystok. 2,5 godziny później Widzew Łódź zagra z Pogonią Szczecin, a o godzinie 20 Radomiak Radom kontra Lech Poznań. W Premier League Bournemouth zagra z Luton Town, Chelsea podejmie Sheffield United, Manchester City Crystal Palace, Newcastle United Fulham, a Burnley kontra Everton.
W La Lidze Celta Vigo zagra z Granadą, Athletic Bilbao podejmie Atletico Madryt, Sevilla kontra Getafe, a Valencia zmierzy się z FC Barceloną. W niemieckiej Bundeslidze na wyjeździe zagra m.in. Borussia Dortmund, która zmierzy się z Augsburgiem, a piłkarze RB Lipsk podejmą Hoffenheim. W Serie A Lecce kontra Frosinone, Napoli zagra z Cagliari, a Torino podejmie Empoli. We Francji swój mecz rozegra Nicea z Marcinem Bułką na czele, a także RC Lens z Przemysławem Frankowskim. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Oczywiście zachęcam Was do ocenienia tego filmu i subskrybowania naszego kanału. Sprawdźcie także poprzedni materiał, na przykład ten, który w tym momencie pojawił Ci się na ekranie. Życzę Wam jeszcze raz udanego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!